czy co? Czy śpię? Nie, bo myślałem, to możesz nagrać sobie. My zastanawiałem się, czy byśmy się nie włamali na zamek Świny. Bo tam przez mur można przejść po film. Dziś nie ma. A ty, Majki, widziałeś tu rasową furę? Właśnie nie byłem wczoraj zobaczyć. Nie było to. Powiem ci, że nieźle jest. To, czy jakby był na reduktorze, to jest niezły. Zahamował awaryjnie. Dzień dobry. Wiem, co zrobimy. Dzień dobry. Patrz, patrz, słuchaj teraz. Puść mi radio Czerna Chora. W porządku. Jest! Jeszcze jaka nuta. Jest dreamy look. Co jest? Tu jest indukcja, no, tu masz też indukcję taką naprawdę. Wow! Nie, to co? Dzień dobry. Witam na, że tak powiem, ofensywie 2.0. Ze strony samochodowej mnie nie znacie raczej i ze strony, że tak powiem, takiej profesjonalnej produkcji chyba też jeszcze nie, ale to wszystko zasługa Michała, który jest tu obok. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawy dzień za sobą. Wystartowaliśmy o 4 rano, szukając wschodu słońca. Oczywiście wschód słońca nas przegonił, ale mam kilka takich w sumie spostrzeżeń po już kilkunastu godzinach w dziwne, bo elektrycznym, nawet nie SUV-ie, bo to bardziej crossover, którym nie możemy nikomu tego mówić, ale w sumie jeździliśmy w terenie. Rzecz numer jeden. Do takich nagrywek, jak my potrzebujemy, gdzie musimy dużo sprzętu i pakujemy się w miejsca niekoniecznie łatwo dostępne, nadaje się auto tylnonapędowe, ponieważ ten zupełnie nowy Enyaq, Skoda Enyaq, czyli bliźniak modelu Volkswagena ID4, na razie jest dostępny tylko w wersji tylnonapędowej. Wystarczyło trochę więcej prześwitu i po tych polnych ścieżkach z dziurami, z błotem bez problemu można było przeskoczyć. A kolejna fajna rzecz, w sumie w elektryku, o czym pewnie wszyscy offroadowcy nie myślą i plują na elektryki, jest to, że on się toczy. Tak, czasami to jakby był zapięty reduktor, bo wystarczy wbić wsteczny, lekko klepnąć w gaz i on po prostu cały czas jakby na reduktorze leci do tyłu. Mieliśmy tylko właśnie takich miejsc, więc to jest naprawdę super. Okazało się, że oczywiście to nie jest taki offroad, ale te miejsca, powiedzmy terenowe, gdzie już naszymi, bo my jesteśmy fani superbów, naszymi superbami byśmy nie przeskoczyli, zrobiliśmy to bez problemu. I to jest jakby taka ciekawa informacja, wydaje mi się także dla osób, które jakoś aktywnie spędzają czas, mają rowery, dzieciaki, psa, że tym autem w zupełnie legalne miejsca, bo my dzisiaj wszędzie byliśmy w miejscach legalnych, to były publiczne drogi, tylko po prostu dziurawe, błotniste, z kamieniami, można wjechać. O jednej rzeczy warto zapamiętać, że 21-calowe felgi fajnie wyglądają, ale średnio dają komfort jakby psychiczny na takich wielkich kamulcach ostrych. Gdzieś tam te kamienie wyskakują, więc ja generalnie jakbym miał mieć takie autko, to wolałbym mniejsze koła, więcej gumy. Druga rzecz straszna, strasznie się przyznać, bo ja to jestem fan takiej motoryzacji, wiesz, V8. I pick-up, i kapelusz, i buty na koturnie, żeby był wyższy, żeby mi było widać za kierownicy. Mhm. A tu się okazuje, że te wszystkie systemy elektroniczne są zajebiste. Bo to działa i ułatwia mi robotę,
bo w sumie mamy Apple CarPlaya i tu jest bezprzewodowy CarPlay, wystarczy się połączyć i po prostu wszystko wskakuje na bardzo duży ekran na środku, a nie przeszkadza. Kiedyś to było tak, że te informacje gdzieś tam po prostu leciały, zabierały uwagę, a tutaj przed kierownicą jest taki zupełnie nawet dziwnie mały ekran. Mały, taki 5-calowy chyba. Albo mniej. Malutki ekran przed kierownicą, najważniejsze informacje. Wszystko dzieje się na tym dużym ekranie. Teraz też producenci podeszli do tego, że te guziki się przydają, więc też klima, zmienne tryby jazdy pod spodem są na guzikach, więc to tam wszystko jest w miarę logicznie już poukładane. W sumie jak w tablecie, ale takim dobrym tablecie po prostu przerzuca się strony, kategorie, skróty klawiszowe ulubione można poustawiać, więc mi zajęło myślę, nie wiem, 10 minut, żeby się do tego wszystkiego ogarnąć i nam dzisiaj to naprawdę pomagało w robocie, zwłaszcza żeby gdzieś dojechać. Tam jest też taka śmieszna funkcja, bo do tej Skody można gadać, jak do wszystkich nowych aut. I poza tym, że umiem włączyć radio Czerna Chora, to tam trochę się gubiła. Ale to też pewnie przez to, że nie znam komend, bo wcześniej próbowaliśmy, to rzeczywiście, jeżeli się powie miejscowość, nawet jakoś tam ze skomplikowanymi polskimi znakami, to ona po prostu ją sobie znajduje. I jeszcze spoko opcja, jeśli chodzi o elektryka, że on pokazuje taki wirtualny zasięg, czyli na podstawie tego, ile ma w baku teraz, rysuje na mapie okrąg, nawet nie okrąg, taki po prostu jakby szlaczek, obszar, gdzie możemy jechać i na tym obszarze są naniesione stacje ładowania. I to też jest spoko, bo kiedyś mi się elektryk kojarzył z tym, że najpierw się trzeba 3 dni przygotować, gdzie zatankuję i kiedy będę ładował to auto, a teraz to wszystko można tam zaplanować. Więc to w sumie taka druga spoko opcja, z tym, że ta elektronika i to wszystko nie przeszkadza, chociaż ja dalej się wzbraniam i wolałbym może jakiegoś amerykańskiego pick-upa, ale dla mnie okej. I rzecz numer 3. Rzecz numer 3 wiąże się z logo na masce, że to jest Skoda, czyli taka budżetowa w sumie marka. To auto zupełnie nie jest budżetowe, no nie jest, ale w sumie to ono nie jest przytłaczające, jeśli chodzi o obsługę. Wiesz o co chodzi, że tam jest wszystko, tak się wsiada. Simply clever wciąż. Simply clever i jakby tam było 2 litry TDI pod maską, to ja bym się nie zauważył. I to jest fajne, bo dla każdej osoby, która sobie myśli, że może to auto elektryczne takie za futurystyczne jest i że nie chce się w to pchać, bo to takie dziwne i nie wiadomo o co tam chodzi, to moja mama by tam wsiadła i po prostu ona jeździ automatem, by nacisnęła D i by pojechała. I by może nawet nie wiedziała, że to jest elektryk. I to też jest super. Wydaje mi się, że jak producenci odchodzą od tematu udziwniania i robienia jakichś takich fikołasów w środku, tym lepiej. I chyba pierwszym takim autem było Audi e-tron, które było bardzo proste, to jest podobna, albo jeżeli nie podobna, to ta sama płyta, które było po prostu proste i to było to samo auto, tylko z napędem elektrycznym, potem ID4 i teraz to. I to jest super. Czyli mamy 3 takie fajne rzeczy, czyli auto, które jest praktyczne, można nim pojechać sobie w lekki off-road, zapakować się dzieciakami. One wprawdzie ma ten bagażnik mniejszy od odpowiedników spalinowych, ale okej. Okay. Można wziąć przyczepę. Można wziąć przyczepę. O, to jest dobra myśl, Michał, bo nie powiedzieliśmy o przyczepie, bo ona ma chowany hak i ciągnie tą przyczepę jak szatan ten elektryk. Nie powiem jaki jest zasięg, bo przejechaliśmy tylko kawałek, tam kilkadziesiąt kilometrów, ale można ciągać przyczepę. A taka rzecz 3,5 to dla mnie istotne zasilanie, nie? 220 bez żadnych przetwornic i mamy tutaj światło i... Tak, Ty to jesteś gość. Nie dość, że filmy robisz, jeszcze coś mądrego powiesz. No. To prawda. Zasilanie. I to bez kombinacji. Z tyłu tak. Są 2 USB-C. Normalnie podnosi się gniazdko. Tak, podnosi się klapeczkę, jest gniazdko i można robić w terenie. Gorzej jak zacznie padać deszcz. Tak. Wiem, co jest na koniec. Na koniec jest to, że ja nie chcę wam mówić, czy macie kupić elektryka i to auto. I trochę nie słucham tych takich internetowych recenzji, bo oni tak samo jak my przejechali 500 km tym autem i oni nie wiedzą, czy to auto jest dobre, czy jest niedobre, bo nie wiedzą. Ale na pewno ja zachęcam wszystkich takich sceptyków, żeby się przejechali, bo to jest spoko opcja, to jest naprawdę ciekawe. I w sumie nam przy robocie, takie jaką wykonujemy na co dzień, takie auto mogłoby się przydać. Nie wiem jak z tym zasięgiem do końca, ale w sumie dzisiaj było tak, że my całe przedpołudnie jeździliśmy w sposób
taki tu się gdzieś zatrzymujemy, gdzieś startujemy, tutaj gdzieś trzeba szybciej podjechać. I ten zasięg malał jakby w stosunku do tego, ile my przejechaliśmy, czy nie więcej, a cały czas działała klima, coś się ładowało, było radio, więc to chyba ten czas, kiedy ten elektryk, jak tylko włączyło się klimę, to od razu spadł do połowy zasięg, się skończył i my nadal mamy po no praktycznie całym dniu jeżdżenia, takim niedużym dystansie, ale całym dniu jeżdżenia mamy chyba 370 km zasięgu, z czego ostatnie 30-40 jeździmy z przyczepą. Więc nie słuchajcie tego, co mówią w internecie, ale zachęcam, żeby jeździć SUV-ami w terenie, nawet lekkim, bo to jest super, trzeba wykorzystywać, a nie tylko jeździć po mieście, zabierać dzieciaki do lasu i być bliżej tej przyrody, a takim elektrykiem to można już być w ogóle blisko i bez stresu. Jeszcze sobie telefonik podładować albo lodóweczkę. Dzięki, do następnego i pa, pa.